Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Proszę Państwa, dwa słowa wyjaśnienia, dlaczego jesteśmy na tej sali, a nie na sali w Urzędzie Miasta, która to sala jest przewidziana do takowych obrad. Ale tak się złożyło, że cały tydzień jest zarezerwowana sala w Urzędzie Miasta. Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy obrady, na kilka minut oddam głos panu burmistrzowi. Proszę bardzo. Mamy dzisiaj jeszcze dwie uroczystości, takie krótkie, ale myślę, że ważne, ponieważ nasz prezes Towarzystwa Muzycznego imienia Antoniego Pruchniewicza, pan Tadeusz Bochman, postać nam bardzo znana wszystkim, szef naszej orkiestry, która coraz piękniej gra i coraz ładniej wygląda, został wyróżniony przez pana wojewodę dyplomem. Serdecznie gratulujemy i teraz poprosimy o fanfary. Gratuluję panie Tadeuszu, życzę dalszych sukcesów na arenie nie tylko wojewódzkiej, ogólnopolskiej. Uznaję to nagrodę. Jestem tylko twarzą tych ludzi, którzy grają. Chciałem tylko tak jedno zdanie powiedzieć. Są u nas ludzie, którzy grają w tej roku jeszcze 50 lat. No wiadomo, że to jest sprawa społeczna, nikt za to nie dostaje żadnego wynagrodzenia, żadnych gratyfikacji, więc taki dyplom jest tą pewną formą, prawda, uznania ich, że przez te niektórzy 50 lat pracują dla miasta. To tylko mówię. Ja jestem tylko twarzą. Za mną jest ta cała orkiestra, która jest tym klo tego wszystkiego. Dziękuję bardzo oczywiście za wyróżnienie. Dziękuję. Myślę, że jeszcze w tym roku Rada ustanowi medal zasłużony dla miasta, więc już myślę, że będziemy mieć pierwsze wnioski dla tych 50-latków. I proszę Państwa, jeszcze jedna miła chwila, aczkolwiek myślę, że pozostałe będą równie miłe, ale ta chwila szczególna, ponieważ mamy wśród nas Piotra Wróbla, znanego wolontariusza. I chciałbym Państwu powiedzieć, że Piotrek uległ wypadkowi, wioząc plakaty, żeby je rozlepić, o bezpiecznym peletonie. I w wyniku tego ucierpiał on sam i jego rower. A w związku z tym, że na bezpieczny peleton organizowany przez pana Jacka Jakubowskiego i Wydział Promocji przybywa coraz więcej ludzi. Ostatnio było ponad 270 osób, które wzięły udział, Piotrek również, to chcielibyśmy zrekompensować straty i podziękować Piotrze za twój wkład, ofiarowując tobie od miasta, czyli od burmistrza, od rady, rower. Ten rower, myślę, Piotruś, że ci się spodoba, że będzie ci długo, długo służył. Przypomnę, że do tego roweru dołożył się właściciel firmy ABC Rowery, opuszczając cenę. Czyli po prostu ten rower jest więcej wart niż za niego zapłaciliśmy. Jak widzisz, będziesz miał i koszyk, żeby dalej różne ulotki, plakaty wozić. Myślę, że dziękuję ci w imieniu własnym, w imieniu pracowników Urzędu Miasta, ale myślę, że państwa radnych również i tu nas wszystkich zebranych za to, co robisz dla naszej społeczności. Dziękuję ci bardzo. A ja chciałbym podziękować jako wolontariusz wszystkim radnym z miasta Łuków, panu burmistrzowi, przewodniczącym Rady Miasta Łuków, panu dyrektorowi Grzesikowi Skwerkowi też i panu dyrektorowi OSIR-u nowego, panu Markowi Żurowskiemu, że mogę uczestniczyć jako wolontariusz w różnych akcjach charytatywnych. No i mi to dużo przynosi radość. I tej radości, Piotrze, ci nadal życzymy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Rower jest twój. Dziękuję. Proszę Państwa, bierzemy się za robótkę. Otwieram 52. sesję Rady Miasta Łuków. Serdecznie witam wszystkich Państwa przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ustawowy stan 21 radnych w tej chwili w sesji bierze udział 19 radnych, co oznacza wystarczającą ilość do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przystępuję do uchwalenia porządku obrad 52. sesji Rady Miasta. Stwierdzam, że proponowany porządek obrad 52. sesji wraz z projektami uchwał, wraz z materiałami towarzyszącymi Państwo Radni otrzymaliście z zachowaniem terminu. Przed obradami dzisiejszej sesji Pan Burmistrz wycofał zgłoszony przez siebie projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łuków, zawierający się w punkcie 7.2. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 7.2, to jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łuków. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dwa głosy. Kto się wstrzymał? Dwa głosy. 4, 15. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 15 głosami za, przy 2 głosach przeciwko oraz 2 głosach wstrzymujących się z porządku obrad dzisiejszej sesji został zdjęty punkt 7.2 w przytoczonej treści. Przystępuję zatem do odczytania porządku obrad dzisiejszej sesji, który następnie przegłosuję. Punkt 1 otwarcie, punkt 2 uchwalenie porządku obrad 52. sesji Rady Miasta, punkt 3 przyjęcie protokołu z 50. i z 51. sesji Rady Miasta, punkt 4 sprawozdanie burmistrza miasta z działań podejmowanych w okresie od 50. sesji Rady Miasta, punkt 5 ocena zasobów pomocy społecznej, punkt 6 informacja o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie w 2017 roku, punkt 7 podjęcie uchwał w sprawach, punkt 7.1 przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 dla miasta Łuków, 7.2 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w mieście Łuków w 2018 roku, punkt 7.3 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Usługi Inżynierii Komunalnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Łukowie, punkt 7.4 przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-wschodniej a terenem PKP, punkt 7.5, dobrze, 7.5 przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ulicą Świderską, ulicą 700-lecia, ulicą Partyzantów i ulicą Cieszkowizna. Punkt 7.6 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ulicy Piłsudskiego. Punkt 7.7 stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ulicą Cieszkowizną, ulicą Partyzantów, ulicą doktora Andrzeja Rogalińskiego, ulicą Warszawską, terenem PKP nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków. 7.8 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ulicą Cieszkowizna, ulicą Partyzantów, ulicą doktora Andrzeja Rogalińskiego, ulicą Warszawską, terenem PKP. 7.9 udzielenia pomocy finansowej powiatowi łukowskiemu, punkt 7.10 zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, punkt 7.11 zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 7.12 określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Punkt 8 interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, punkt 9 sprawy różne, punkt 10 zamknięcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad 52. sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miasta 20 głosami za uchwaliła porządek 52. sesji Rady Miasta. Przystępuję do realizacji kolejnego, 4. punktu porządku obrad dzisiejszej sesji. Bardzo proszę Panie Burmistrzu o przedstawienie sprawozdania z działań podejmowanych w okresie od 50. sesji Rady Miasta. Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo, pozwolicie, że zacznę od sprawozdania z działalności kulturalno
sportowo-promocyjny i pozwolę sobie jak zwykle pokrótce omówić bez wchodzenia w szczegóły, zaznaczając to, co się ważnego wydarzyło w okresie międzysesyjnym. Otóż dnia 7 kwietnia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 odbył się turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Miasta. Również 7 kwietnia Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowskim Ośrodku Kultury odbył się kulturowy patchwork z gościem z Indii. Gość ten był rok wcześniej na zaproszenie młodzieży z gimnazjum nr 3, wtedy jeszcze, czy może już 2, bo czas leci. I stąd jego obecność. W dniu 8 kwietnia również w Łoku miał miejsce spektakl pasyjny Dzień Sądu. W wykonaniu grupy teatralnej parafii świętego brata Alberta w Łukowie. 10 kwietnia w Galerii Prowizorium miało miejsce kolejne spotkanie klubu literackiego Kamena. 11 kwietnia odbył się w parku drugi niebieski bieg w ramach akcji Zaświeć się na niebiesko. To ten bieg zawsze wspiera osoby pracujące na rzecz dzieci z autyzmem. W dniach 12-13 kwietnia 2018 roku odbyły się Dni Kultury Rosyjskiej w Łukowie. Kto z Państwa chciał skorzystać, miał okazję. Program był dość bogaty, natomiast na przyszły rok zapowiada się, że będzie jeszcze bogatszy, bo mam taką informację z ambasady Rosji, że zechce się również ambasada Rosji w to włączyć. 13 kwietnia 2018 roku miał miejsce koncert zespołu Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 15 kwietnia odbył się pierwszy w tym roku koncert w ramach 6 już Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Następne koncerty odbędą się w parafii Matki Kościoła. 16 kwietnia odbyła się konferencja Liderzy Inteligentnego Rozwoju dedykowana laureatom Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Nasze miasto na tej konferencji reprezentowały obie panie, pani skarbnik Barbara Leszczyńska i pani naczelnik Wydziału Promocji Anna Kicińska. 17 kwietnia odbył się wernisaż fotografii Artura Rychty, młodego łukowianina, który miał okazję zaprezentować efekty swojej pasji. 21 kwietnia odbył się briefing prasowy z panem Sławomirem Sosnowskim, który gościł u nas w tym dniu, marszałkiem województwa lubelskiego i z udziałem mojej osoby, czyli burmistrza miasta. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z realizacją projektów unijnych na terenie naszego miasta. Po czym odbyliśmy wizytę nad Zalewem i w Szkole Podstawowej nr 5. 21 kwietnia odbył się trzeci charytatywny turniej piłki nożnej Rozwiń Skrzydła, Przyjaciele dla Alicji. W turnieju wzięło udział 8 drużyn i oczywiście gościem specjalnym, honorowym był uczestnik tańca z gwiazdami, mistrz walki MMA, którego znacie Państwo jako Popek. W dniu 22 kwietnia w Łuków, nasze miasto, odwiedził pan prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Wizyta premiera zgromadziła na hali szkoły nr 1 1200 osób, ponad 1200 osób. Wcześniej pan premier zawitał do kościoła, Matki Kościoła i uczestniczył tam we mszy świętej ku zdumieniu obecnych, którzy przyszli akurat swoim zwyczajem na niedzielną mszę świętą. W dniu 22 kwietnia w kinie Łuków odbyła się kolejna retransmisja przedstawienia z Teatru Bolszoi w Moskwie. Tym razem był to spektakl
baletowy Giselle. W dniu 22 kwietnia odbył się tradycyjny koncert Łukowiacy swojemu miastu. Również sala przy liceum pękała w szwach. To szczególne podziękowania i gratulacje, bo jakby też kolejnych 8 osób opuściły szeregi zespołu, a zespół, tak jest tam prowadzona dobrze praca, że ci młodsi zastępują z powodzeniem starszych kolegów i koleżanki. W tym roku to akurat koleżanki, bo chyba wśród tych 8 osób były same dziewczęta. 25 kwietnia w Łoku przy wsparciu Miejskiej Biblioteki, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie odbyły się bezpłatne spektakle edukacyjno-profilaktyczne, które obejrzało ponad 600 uczniów łukowskich szkół. W dniu 28 kwietnia odbył w Szkole Podstawowej nr 2 rozegraną drugą rundę drużynowych mistrzostw Polski pierwszej ligi w podnoszeniu ciężarów. Jak ktoś jest zainteresowany, to trener jest obecny szczegółami. W dniu 3 maja odbyły się już tradycyjne uroczystości związane z obchodami kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tym razem gospodarzem uroczystości był powiat łukowski. W dniu 3 maja również odbyły się łukowskie biegi trzeciomajowe i tu chyba padł rekord frekwencji, panie dyrektorze, bo było blisko 1000 uczestników. No, gdzieś tam się zdarzyły drobne wypadki i taka propozycja padła od rodziców, aby przedszkolaki w przyszłym roku rozdzielić, tak żeby na przykład 3-4-latki czy nawet 5-latki biegły oddzielnie niż 6-latki, prawda? To jest tak do przemyślenia. Dnia 4 maja ruszyła trzecia edycja. Zawsze mam problem, czy to czytać jako Jetro, czy Jetro, ale w każdym bądź razie Jetro Cinema Summer 2018, czyli generalnie kino letnie w parku. Plenerowe projekcje filmowe wyświetlane będą w amfiteatrze w Parku Miejskim w każdy piątkowy wieczór o godzinie 21:00. Szczegóły pewnie są repertuaru na stronie Łukowskiego Ośrodka Kultury. 5 maja odbył się wernisaż wystawy Weroniki Michalak. To bodajże jest utalentowana łukowianka, która kontynuuje swoją naukę w Mińsku Mazowieckim, w Liceum Sztuk Plastycznych, jeśli dobrze powiedziałem. 6 maja odbyła się kolejna giełda kolekcjonerów. 9 maja odbyło się trzy spektakle teatralne Calineczka w wykonaniu artystów Studia Teatralnego Krak Art w Krakowie. Przedstawienie obejrzało ponad 800 dzieci z klas 0-3 szkół podstawowych powiatu łukowskiego. 10 maja Miejska Biblioteka Publiczna imienia Henryka Sienkiewicza w Łukowie zaprosiła na uroczystości jubileuszowe 110-lecia biblioteki. Myślę, pani dyrektor, że warto nawet na stronie zamieścić film z tych obchodów, który się pojawił. Natomiast myślę, że taka też relacja i taki przewodnik po bibliotece ukaże się również na stronach miasta. Materiał ten zostanie wkrótce zrealizowany. 11 maja w hali sportowej imienia Romualda Szajdziuka odbył się koncert Śpiewnik Polski w Strasznym Dworze. Spektakl ten obejrzało około 250 osób. Był to spektakl wpisany w cykl koncertów na stulecie odzyskania niepodległości Polski.
Dodam jeszcze, że za ten spektakl miasto nie płaciło. Koszty poniosła fundacja i tam bodajże bank jakiś. W dniu 13 maja w Amfiteatrze w Parku Miejskim odbył się maraton fitness. Dzień zdrowia dla Łukowa. 14 maja w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja prasowa dotycząca Dni Łukowa 2018 roku. Szczegóły tej konferencji były szeroko relacjonowane przez lokalne media. 16 maja odbył się szósty już przedszkolny przegląd piosenki polskiej zorganizowany przez Przedszkole Miejskie nr 7 Szczęśliwa Siódemka w Łukowie. Seanse w kinie Łuku w miesiącu kwietniu obejrzało około 2000 widzów. I taka jeszcze ważna informacja, że miasto Łuków został złożony przez miasto Łuków wniosek o dofinansowanie projektu na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Szanowni Państwo, całkowite wydatki projektu to 2 731 362 zł. Natomiast kwota pozyskanego dofinansowania to jest 2 026 396 zł 52 grosze. Przedsiębiorstwo Usług Inżynierii Komunalnej, spółka z o.o. ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pod nazwą, spojrzę szczególnie w stronę pani radnej Pszczółkowskiej, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Łukowie. I jeszcze tutaj w stronę pana radnego Henryka Soćki, bo tam również ulica Żelechowska będzie rozbudowywana, jeśli chodzi o sieć kanalizacyjną. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Żelechowskiej drugi etap, 940 metrów, budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrzei, trzeci etap, to się tylko tak nazywa. W Okrzei kanalizacja już jest, ale ten etap obejmuje ulicę Rurową, Bartnią, Sosnową, Tartaczną. Łącznie to będzie 3227 metrów. Termin składania ofert to jest 26 czerwca 2018 roku. A więc jeżeli zgłoszą się oferenci, zgłoszą sensowne oferty, to możemy powiedzieć, że dalsza budowa kanalizacji w dzielnicy za torami stała się faktem. Ale to jeszcze nie wszystko. Ponieważ tutaj jeszcze mam informacje międzysesyjne, jeśli chodzi o realizację inwestycji. Opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Świderskiej. W dniu 30 marca uzgodniono pozytywnie dokumentację z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Uzyskano zgodę Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na rozpoczęcie robót budowlanych. Budowa drogi rowerowej nad Krzną, to Państwo już wiecie z różnych doniesień, że nikt nie złożył oferty, ale to nie dlatego, że nie chcą budować, jak to napisał jeden portal, tylko dlatego, że wszyscy mają pełen portfel zamówień, wobec czego ciąg ten wykona nasz Zarząd Dróg Miejskich. Budowa ulicy Polnej. Rozstrzygnięty został przetarg, wygrała go firma z Lubartowa. Przekazano plac budowy. Wkrótce się pewnie inwestycja rozpocznie. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 5 w Łukowie. Prace trwają intensywnie. Termin zakończenia to jest bodajże tam 30 października. Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie.
na energooszczędne. Zostały otwarte oferty, złożono 6 ofert. 6 ofert na to, zgłosiło się 6 firm. I proszę Państwa, rozpiętość cenowa, uwaga, bo to jest bardzo ważne, dla mnie niezrozumiałe. 2 100 000 przy szacunkowej wartości robót 4 600 000 do 6,5 miliona. 6,5 miliona to była taka jedna oferta, natomiast rozpiętość pomiędzy pozostałymi to było 500 tysięcy, tak mniej więcej. Moi pracownicy analizują te oferty, ponieważ te pozostałe 5 jakby trzeba rozważyć pod stosując kryterium rażąco niskiej ceny, ale to nie przeszkadza, żeby wybrać ofertę korzystną, jeżeli wykonawca złoży wyjaśnienia i przekona, że za tą kwotę rzeczywiście należycie wykona to zadanie. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Łuków, zalew zimna woda, prace postępują, woda leci. Dzisiaj jeszcze nie wszędzie przykryte dno, ale uspokajam, że spadek jest w stronę torów, więc na przykład przy torach już jest kilkadziesiąt centymetrów, 70, 80, czy nawet pewnie po dzisiejszych deszczach metr, a w niektórych miejscach tu, gdzie wyżej, jeszcze jest dno nieprzykryte. Ale aura nam sprzyja, wszystko wskazuje na to, że zapowiadany termin 1 lipca, czyli naszych pierwszych kąpieli już oficjalnych z ratownikami, będzie dotrzymany. Budowa systemu podgrzewania wody napływalni Delfin w Łukowie, jest realizowana ta inwestycja. Oczywiście ona jest realizowana, bo te różne urządzenia są wykonywane poza OSIR-em, prawda? Ale trzymamy rękę na pulsie razem z panem dyrektorem. Panie dyrektorze, nie ma terminu zagrożonego? Nie ma. Opracowanie dokumentacji technicznej, rozbudowa pływalni letniej Delfinek jest chyba w trakcie wykonania. No i teraz może ja poproszę, żeby pan w ramach mojego wystąpienia, pan dyrektor Marek Wiązkiewicz, sam omówił tą swoją tabelkę. Jeżeli chodzi o zadania Zarządu Dróg Miejskich, jestem po rozmowach z wykonawcami nawierzchni bitumicznych. Myślę, że w okresie letnim, wakacyjnym będą wykonywane sukcesywnie. Na tą chwilę wykonujemy na ulicy Browarnej Zatoki, wykonujemy boisko. Na tą chwilę są prace wstrzymane, a to tylko ze względu na to, że czekamy na dostawę bramek i pozostałej infrastruktury, którą musimy zabetonować wcześniej. A w tym czasie wykonujemy w parku utwardzenie przy fontannie, jeszcze ulicę gospodarską i bieżące sprawy utrzymaniowe. Jeżeli chodzi o wykonywanie boiska, myślę, że do wakacji, tak jak było obiecane, zostanie wykonane. Tutaj są prowadzone na tym etapie rozmowy z wykonawcą nawierzchni, czyli tej poliuretanowej. Jeżeli tutaj nic się nie wydarzy na wakacje, to boisko będzie w pełni oddane i do użytkowania. Zbiornik PEPOSZ na strefie ekonomicznej jest niecka wykonana. Myślę, że kiedy spadnie poziom wód gruntowych, bo tam jest około metra wody w tej chwili, ułożymy płyty i włókninę i ogrodzimy teren, żeby tam już się nikt nie mógł kąpać, bo to niestety nie jest miejsce przeznaczone do tego. Dokonano około 200 sztuk nasadzeń drzew, także proszę Państwa, uspokajam, to co wycinamy, to jest z nawiązką sadzone. Między innymi dzisiaj klony zostały też posadzone, zakupione przez Wydział Komunalny na ulicy Kościuszki. Także ta aleja będzie dalej aleją.
Trwa koszenie traw. Myślę, że miasto zostało po zimie dosyć gruntownie zamiecione. Przycinka drzew została zrealizowana po wszelkich wiatrach i tak dalej. Żadne drzewo w Łukowie się nie przewróciło, a mieliśmy ostatnio przykład w Siedcach. Nawet osoby poszkodowane były, stare drzewo. Niestety komuś zdrowie zabrało. Trwa koszenie traw. Jeszcze myślę, że kilka dni i będziemy mieli całe miasto skoszone. Oczywiście sukcesywnie dalej będzie to wykonywane. Będziemy przystępować oczywiście do kolejnych zadań. Jeżeli tu Państwo radni takie podejmiecie decyzje, oczywiście bulwar i zadanie na zimnej wodzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Nie ma to zawsze jak informacje ze źródła. Ja dodam do swojego wystąpienia, że te wszystkie imprezy, które wymieniłem, wymagały bardzo dużo pracy, dużego wkładu pracy, więc tradycyjnie serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w to, żeby tak liczne imprezy mogły się odbyć w naszym mieście. I mam jeszcze do przekazania sympatyczną wiadomość, że w tym roku pływalnia letnia Delfinek będzie otwarta, panie dyrektorze, 16 czerwca? Tak. Od 16 czerwca będzie można się kąpać, a od 1 lipca w zalewie. Dziękuję bardzo. Przechodzę do realizacji podpunktu 7.3, który dotyczy podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łukowie. Zapytuję, czy mają Państwo wnioski bądź uwagi do tego projektu uchwały. Z definicji aport to oznacza wniesienie czy przeniesienie na spółkę wszelkich praw do danego podmiotu. Zatem mam dwa pytania, panie burmistrzu. Czy wiąże się to z nowymi umowami najmu budynku? Bo rozumiem, że chodzi tutaj o budynek, w którym znajduje się pewien prywatny zakład i ten budynek jest własnością PUIK-u, a grunty, rozumiem, są własnością miasta. Zatem czy będą nowe umowy najmu na budynek? I drugie pytanie. W związku z tym, że mieszkańcy osiedla Unitów Podlaskich do mnie kierowali takie pytanie, kto w związku z tym będzie teraz odpowiadał za stan dookoła budynku? Czy będzie odpowiadał za to PUIK, czy nadal mają mieszkańcy zwracać się do miasta? Dziękuję. Porządkujemy tutaj sytuację prawną tego budynku, bo nie może być tak, że kto inny jest właścicielem gruntu, kto inny właścicielem naniesień, wobec czego PUIK jako właściciel będzie odpowiadał za całokształt. Natomiast czy to będą nowe umowy? Chyba nie. Może pan prezes zechciałby się odnieść do tego, jeśli jest taka potrzeba, bo te umowy są zawarte na kilka lat, bo do tej pory i tak PUIK czerpał z tego pożytki. Oczywiście, jeżeli na przykład PUIK w swojej umowie na przykład zawrze, można ją przecież aneksować, jeśli takiego aneksu nie ma, jakby nakaz dbałości o otoczenie tego budynku, to już jest kwestia porozumienia się obydwu podmiotów. Przechodzę do kolejnego projektu uchwały. Podpunkt 7.4 dotyczy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-wschodniej, a terenem PKP. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, mamy teraz 5 uchwał dotyczących planu i ja chciałbym tutaj się w zasadzie do wszystkich tych uchwał odnieść i już potem nie będę zabierał głosu, jeśli można. I tak, Szanowni Państwo, przyjrzałem się temu okresowi od 2014 roku do dzisiaj, jeśli chodzi o zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i co ustaliłem? W tym okresie, w zasadzie od 2015 roku, 2014 to była sama końcówka, Rada podjęła 357 uchwał, z czego ponad 80 to były uchwały dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. To dużo, to jest 20%. Ponad 20% to są uchwały dotyczące
tego zagadnienia i zastanawia mnie następująca rzecz. Jak słabym, marnym aktem jest plan zagospodarowania przestrzennego, skoro my musimy się tak często nad nim pochylać i tak często go zmieniać. Na podstawie rejestru umów postanowiłem również sprawdzić, jakie to są koszty. I tak się okazało, że w 2015 roku to było prawie 60 tysięcy, w 16 roku 114 tysięcy, ponad 114 tysięcy, w 17 roku było ponad 230 tysięcy za zmiany w planie. W pierwszym kwartale tego roku to już było 40 tysięcy, co daje w sumie kwotę na poziomie ponad 440 tysięcy w ciągu, w tym okresie. Czyli prawdopodobnie do końca kadencji no, dobijemy do kwoty pół miliona. I stąd się pojawia u mnie taka wątpliwość. Plan, który obowiązuje, to jest plan, który został uchwalony w 2011 roku. A co było, jak nie było planu? Kiedy nie było planu, były wydawane decyzje o warunkach zabudowy, więc się zastanawiam, czy gdyby nie było planu, to czy nie byłoby taniej wydawać decyzje o warunkach zabudowy? No warto się nad tym zastanowić, tym bardziej, że zmieniamy ten plan, a tak naprawdę nie potrafimy sobie odpowiedzieć, w którym miejscu tej drogi jesteśmy, bo to są zmiany punktowe dotyczące poszczególnych tylko obszarów, a nie rozwiązujemy problemu planu w sposób kompleksowy. I tutaj mam jeszcze kilka pytań. Te pytania, one można by je zadać przy każdej z tych uchwał i za każdym razem, kiedy mówimy o zmianie planu, te pytania byłyby aktualne. I tak pierwsze pytanie. Jeżeli plan jest opłacany przez wnioskodawców, tak jak pan często podkreśla na komisjach, to jaką to ma formę? Drugie pytanie. Jak wygląda chronologia zdarzeń przy procesie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego? Czy najpierw jest opłata za zmianę, czy jest zmiana, a potem opłata? Czy wszystkie podmioty wnioskujące o zmianę planu dokonują płatności na takich samych zasadach za zmianę? Czwarte pytanie, czy są na to umowy pisemne, czy też są to jakieś uzgodnienia ustne na wykonanie tych zmian? Piąte pytanie, czy w ustaleniach zobowiązuje się pan do dokonania zmiany? Szóste pytanie, kto ustala koszty zmiany planu z jego wykonawcą? Inwestor czy też miasto? I siódme pytanie, czy każdy wniosek jest rozpatrywany pozytywnie? Mam tu na myśli oczywiście taką sytuację, kiedy propozycja zmiany planu złożona przez mieszkańca nie stoi w sprzeczności ze studium, bo to jest oczywiste. Jeżeli jest sprzeczność ze studium, no to wiadomo, że zmiany planu być nie może. Mówię tu o takiej sytuacji, kiedy studium na coś pozwala i czy są takie sytuacje, że jednak wniosek mieszkańca zostanie odrzucony. Panie burmistrzu, prosiłbym o odpowiedź, natomiast ja swoją drogą te pytania w formie pisemnej dostarczę w dniu jutrzejszym do sekretariatu lub na początku przyszłego tygodnia. Moje pytania mają taki charakter weryfikacyjny. Dużo się tego dzieje, to są duże kwoty, to jest blisko już pół miliona i chciałbym, żebyśmy ustalili tutaj pewną prawdę materialną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, panie burmistrzu. Zabrzmiało prawdę materialną. Kiedyś był taki cykl prawda czasu i prawda ekranu. Panie radny, odpowiadając na pana pytanie, pan mówi, że słaby, marny akt. Ja się z tym zgadzam, ale przypominam, że w tym słabym, marnym akcie zostały uwzględnione wtedy pańskie zmiany z pańskiego wniosku dotyczącego terenu, który pan posiada. Mam takie pismo od pana sąsiadki, która wręcz to nawet zarzuca panu koleżeństwo z wykonawcą tamtego planu. Ale tak, słaby, marny akt, bo gdyby był dobry, nie trzeba by go było uchwalać. Plan ten został uchwalony przez Radę poprzedniej kadencji na podstawie studium, które uchwaliła i przygotowała Rada jeszcze poprzedniej kadencji. Więc jeżeli marne było studium, to później nic innego z tego nie dało się zrobić.
Teraz pan pyta również, czy nie taniej by było decyzje o warunkach zabudowy. Nie, decyzje o warunkach zabudowy też są opracowywane przez biura urbanistyczne, przy czym jeżeli ma pan plan, czy ktoś inny ma plan i ten plan ściśle określa, co tam pan sobie może pobudować, to tutaj nic nie ma znaczenia, na przykład wola burmistrza, prawda? Czyli burmistrz nie może ani pomóc, ani zaszkodzić. I ja myślę, że to dobrze. Dla mnie jest to sytuacja komfortowa. Jest plan, jeśli plan pozwala, budujemy. Jeśli nie pozwala, patrzymy, czy można zmienić. Natomiast jeżeli to było 70 czy 80 uchwał, to super. To znaczy, że nasze miasto się rozwija, że nasi mieszkańcy są kreatywni, przedsiębiorczy i widzą potrzebę, tak? Potrzebę zainwestowania nawet dodatkowych pieniążków, bo widzą tutaj dla siebie szansę. Nie ma tutaj zapłaty za plan. Wszyscy wnioskodawcy, wiedząc o tym, że na przykład nie są przewidziane pieniądze w budżecie na zmiany planu, składają darowizny, dobrowolne. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest do czegokolwiek przymuszony. Natomiast myślę, że na tą pozostałą część wątpliwości pana radnego Piotra Pudowskiego odpowie pani Anita Wojtal, naczelnik wydziału. Myślę, że pani tam sobie zanotowała te pisma. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi i rozwiania wątpliwości. Chronologia zdarzeń jest taka, że najpierw państwo radni podejmują uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu. Następnie wykonujemy wszystkie czynności przewidziane w artykule 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po kolei niektóre czynności w miarę potrzeb ponawiając, niektóre udaje nam się przeprowadzić od razu za pierwszym razem. Które tutaj jeszcze? Zmiany wynikają głównie z tego, że państwo radni uchwaliliście nowe studium w 2016 roku, które otworzyło drogę i dało możliwość inwestorom do uzyskania korzystniejszych parametrów i chyba wszystkim o to chodziło. Umowy z wykonawcami planów są oczywiście pisemne. Nie wiem jeszcze, jakie jeszcze pytania, bo tak... Nie chodzi o umowy z wykonawcami planów, tylko o umowę między mieszkańcem a miastem na wykonanie planu. Znaczy nie ma umowy między mieszkańcem a miastem. Takich umów nie ma. Mieszkańcy składają, inwestorzy, mieszkańcy, właściciele terenów składają wnioski. Są one wszystkie szczegółowo analizowane. Sprawdzamy, czy możliwe jest właśnie zgodnie ze studium przeprowadzenie takiej zmiany i one są wtedy realizowane. Czyli jeżeli w takim razie jest coś zgodne ze studium, to jest to rozpatrywane pozytywnie? Czy zdarzały się takie sytuacje, że było coś zgodne ze studium, lecz nie rozpoczęto procedury zmian? Ja nie pamiętam takiej sytuacji. Ja też próbuję szukać, ale też nie pamiętam takiej sytuacji. Pojawiło się słowo darowizna. W którym momencie ta darowizna jest? Bo pytałem o chronologię zdarzeń. Pani powiedziała, że jakby to jest w gestii rady, czyli że najpierw rada występuje, może nie źle się wyraziłem, to rada podejmuje decyzję o przystąpieniu do zmiany. A ja pytam, kiedy jest ta darowizna? W którym momencie mieszkaniec wnioskujący o wprowadzenie zmiany w planie płaci miastu darowiznę? Po uzgodnieniach, rozumiem, że wcześniej jakieś uzgodnienia ustne jednak są w urzędzie. To nie jest tak, że mieszkaniec wpłaca sobie jakąś darowiznę, bo przecież wysokość tej darowizny z czegoś wynika, z jakichś ustaleń, rozumiem, z urzędem. Nie ma ustaleń z urzędem. Jest za daleko posunięta interpretacja. Rozumiem. W takim razie jeszcze jedno pytanie. Znaczy ja je zadałem, tylko nie było odpowiedzi. Czy wszystkie podmioty, bo zmiany planu oczekują i osoby prywatne, ale również zmiana planu była realizowana dla Urzędu Gminy Łuków, prawda? I czy wszystkie podmioty wnioskujące o zmianę dokonują, tu nie użyję słowa płatności, ale
dają darowiznę, czy to w innej formie również się odbywa? Akurat gmina Łuków realizuje zadanie celu publicznego, odbywa się to w innym trybie. Rozumiem. Ale jeszcze raz, to ta darowizna kiedy jest? W którym momencie? W momencie, kiedy darujący sam stwierdza, że chce ją wpłacić. Tak, ale dzisiaj przyjmiemy za chwileczkę uchwałę, znaczy nie wiem, czy przyjmiemy, pewnie tak. Ta, o której teraz rozmawiamy i to jest przystąpienie do sporządzenia zmiany. Więc mam pytanie, czy osoba, która wnioskowała tę zmianę, dała już darowiznę, czy jeszcze jej nie dała? To jest pytanie za daleko idące. To osoba, która jest zainteresowana daniem darowizny na rzecz miasta, decyduje o momencie. My na to nie mamy wpływu. Ale możemy teraz stwierdzić, czy mamy pieniążki na koncie, czy była darowizna w tym momencie, czy tej darowizny nie było. Niech pan pyta zainteresowanych, dlaczego oni podjęli decyzję na przykład przekazania darowizny na rzecz miasta w tym, a nie w innym momencie. Rozumiem, ale darowizna nie jest wpłacana na jakieś konto, tylko jest wpłacana na konto Rady Miast, na konto urzędu i można stwierdzić, jest ta darowizna i w jakiej kwocie, czy jej nie ma w tym momencie. Jak jest, to jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych? Proszę, pan Leszek Baranowski. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja już kilka razy mówiłem, że Rada powinna ustalić plan dla całego miasta. Nie byłoby tych niedomówień. Chociaż jeżeli nie można, jest to duża suma, to podzielić miasto, tak jak kiedyś był uchwalony plan, na poszczególne takie miejsca, i to uchwalić, bo jeżeli będzie tak nadal, to będą te dopytywania i na przykład ja jestem ciekawy, za co jest ta darowizna. Bo darowizna, ale za co? Za to, że się plan wykona? No to ja nie wiem, nie rozumiem. Jeszcze raz powtarzam, istota darowizny nie określa celu. Darowizna jest dobrowolna, kwotę również określa wnioskodawca, nie jest to zapłata. Natomiast chciałbym, żeby pani Anita Nankiewicz może określiła, jaki to byłby koszt zmiany planu jednocześnie dla całego miasta. Myślę, że to grubo ponad milion. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, no trudno jest mi w tej chwili oszacować, jakiego rzędu byłyby to też zmiany, czy one dotyczyłyby wyłącznie, nie wiem, części tekstowej, ale podejrzewam, że w skali całego miasta na tym działania by się nie skończyły, tylko z automatu pewnie wymagałoby też zmiany część graficzna, więc jestem tu w sumie skłonna przychylić się mniej więcej temu, no może około miliona to byłoby za dużo, ale podejrzewam, że byłoby to ponad 600 tysięcy. W skali takiego miasta jak miasto Łuków. Jesteśmy w stanie zsumować te wszystkie opłaty za te części planu tego poprzedniego. Wydaje mi się, że tam wyszło ponad milion, ale jakby do tego pytania też nie jestem przygotowany, bo ten plan, te opłaty były realizowane rzeczywiście w częściach. Natomiast jeżeli widzicie Państwo taką potrzebę, proszę złożyć taki wniosek budżetowy na rok 2019 do budżetu, żeby opracować plan zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta. Przy czym przestrzegam, że to nie jest tak, że dzisiaj się plan zamówi, a firma projektowa, która ma uprawnienia przede wszystkim do sporządzania takich planów, zrobi to w kilka miesięcy. Jak długo taki proces trwałby? Rok, dwa? Dla całego miasta to podejrzewam, że może to być okres nawet 3 lat. Nie da się tutaj współmiernie ocenić czasu wykonywania w przypadku pojedynczych zmian, gdzie problematyka jest różnorodna, w niektórych przypadkach prosta i oczywista, w innych nieco bardziej złożona i wymagająca większych nakładów czasowych przede wszystkim, ale tutaj rzeczywiście nie można tego przekładać na czas trwania pojedynczych zmian w kontekście sporządzania czy planu nowego, czy zmian dla całego miasta. To jest naprawdę, myślę, że przy obowiązujących przepisach i potrzebach kwestia 3 lat to jest bardzo prawdopodobny termin. Więc ja jeszcze dodam, że stąd tyle tych zmian, ponieważ ludzie nie chcą czekać 3 lat. Wiedzą, że jeżeli prosta zmiana potrwa to kilka miesięcy,
zainwestują swoje pieniądze, szybciej zarabiają, a myślę, że my powinniśmy służyć również przedsiębiorcom, nie utrudniać, a ułatwiać i pomagać, jeśli tylko to jest możliwe. Panie burmistrzu, a co się stanie, jeżeli ten inwestor tej darowizny nie przekaże? To wtedy miasto wykona tą zmianę na własny koszt, tak wychodzi z tego tytułu. Jakoś nie było takiego dylematu do tej pory, więc trudno mi odpowiedzieć i trudno mi wróżyć z kart. Jestem burmistrzem, a nie wróżką. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, dwie rzeczy. Jeszcze zapomniałem, na początku pan powiedział, że ja zyskałem na zmianie planu z 2011 roku. Ja straciłem na tej zmianie i gdyby nie decyzja o warunkach zabudowy, którą uzyskałem przed wprowadzeniem tego planu, to ja bym budowy nie rozpoczął. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, mówi pan, zgłaszajcie państwo wnioski do budżetu. Wniosek do budżetu, żeby rozpocząć pracę nad planem. Szczyt hipokryzji. Ja w zeszłym roku złożyłem taki wniosek, żeby rozpocząć pracę nad zmianą planu. I zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest na jeden rok, tylko jest to dłuższy okres czasu. I dzisiaj pan proponuje, żebyśmy składali wnioski? Tak. I to nie jest szczyt hipokryzji, tylko jak pan ma jakiś pomysł, to proszę przekonać jeszcze do tego kolegów i koleżanki, kolegów radnych i koleżanki radne w dowolnej kolejności. Natomiast czy pan zyskał, czy pan stracił, to nie mnie to oceniać. Ja mam pismo u siebie podpisane bodajże, pani Anito, przez kancelarię prawną jakąś, tak, gdzie... No w każdym razie to później sprawdzimy. Ja proponowałem panu, że dam panu do wglądu kopię tego pisma, gdzie są konkretne zarzuty pod pańskim adresem. Ja się na tym opieram. Natomiast paradoksalnie ja wydałem warunki zabudowy dla jednej posesji przy ulicy Radzyńskiej, gdzie na przykład kolega nie chciał wydać wcześniej. Tak mi ten inwestor potencjalny przyszedł, powiedział. I powiedziałem, że taka sytuacja nie może mieć miejsca, że kogo lubię, to mu dam warunki zabudowy, a jak nie lubię, to będę mu przeszkadzał. Więc dlatego plan, jak pan to określił, lichy dokument, ale jest. I on jasno określa zasady. I dobrze. I teraz, jeżeli państwo radni przyjmiecie wniosek budżetowy pana Piotra, żeby jednak rozpocząć procedurę zmiany planu dla całego miasta, to ten wniosek się znajdzie. Natomiast nie może pan mi zarzucać, że pan złożył wniosek i się nic nie zrobiło. Burmistrz realizuje wszystko to, co jest w uchwale budżetowej. Ja mam taki apel do wszystkich. Ja wiem, że jest okres wyborczy, niektórzy startują na burmistrza, ale podejdźmy do sprawy poważnie. Ludzie występują o te zmiany, bo mają problemy. Ja sam tutaj w rodzinie mam problem, kilka razy podkreślam, bo ktoś kiedyś dał wniosek na postawienie domu, tylko zapomniał o garażu, potem wycofał. Także proszę państwa, naprawdę dyskutujmy nad tym, co jest potrzebne. Zacznie się kampania wyborcza, wtedy niech będą dyskusje w telewizji, niech ludzie między sobą występują, a teraz podejdźmy do sprawy poważnie i dyskutujmy nad tym, co jest potrzebne. Panie przewodniczący, żeby była jasność, my nie jesteśmy przeciwko zmianom, tylko sposób, w jaki to się odbywa, nam nie odpowiada. To znaczy uważamy, że powinno to się odbywać inaczej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań. Przystępuję do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-wschodniej a terenem PKP? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta 19 głosami za oraz jednym głosie wstrzymującym się podjęła powyższą uchwałę. Proszę państwa, proponuję teraz 25 minut przerwy.